To jest kanał Porozmawiajmy o Skokach. Zakończył się właśnie konkurs indywidualny letni Grand Prix w Rasznowie. Wygrywa Wąsek, dalej Wolgenand, Bikner, Nikajdo, Trunc, Vergeter, Keiichi Sato, Urlaub, Simon Steiberger i Alex Insa. Ogólnie rzecz biorąc, no, festyn trochę w Rasznowie jest, no bo jest widzów, co prawda, więcej niż uczestników, ale jednak nie jakoś znacznie dużo więcej, nie są to rzędy wielkości, różnicy pomiędzy liczbą uczestniczących a obserwujących. Było, czy raczej jest, z obsadą jak jest. No i Wrasznow nie jest tutaj rozpieszczany już od lat, jeżeli chodzi o obsadę konkursów, czy to Pucharu Świata, czy to Fiskapu, czy letniej Grand Prix. No tutaj każdy, kto mógł porotować, no to porotował. Jeżeli chodzi o sam konkurs, no to było dość zmiennie z warunkami, ale mimo wszystko nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. Upań było cały czas, przoda tutaj, raz z przodu, raz z tyłu, ale mimo wszystko nie było aż tak źle, jak się spodziewałem. Jeżeli chodzi o konkurs, wygrywa Wąsek na drugim miejscu po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze, pierwsze zwycięstwo. No, miał wygrać Wąsek, miał być Polak wysoko i jest wysoko. Dwa bardzo fajne skoki, zwłaszcza ten drugi przy niezbyt dobrych warunkach, jak się wydaje. Drugie miejsce Wolga, na trzeci po serii pierwszej. Też po raz pierwszy na podium. Bardzo fajne skoki, wygra na seria próbna. I ogólnie tak jak mówię, fajne skoki i jakby przełożenie tej dominacji z fiska ostatniego na tutaj bardzo fajny poziom w porównaniu z no, ze stawką, jaka jest w każdy widzi, ale jednak ze stawką trochę bardziej zróżnicowaną. Miejsce trzecie, bigner pierwszy, po serii pierwszej zaskoczenie trochę umknęło wszystkim. Przez to, że Franc był na podium, że Bigner naprawdę fajnie skakał w Wiśle, zwłaszcza w tym drugim konkursie i w pierwszej serii prowadził 97,5 metra. No i nie wystarczyło, chyba troszeczkę się spalił Bickner w tej ostatniej próbie, ale wystarczyło na najlepszy występ w karierze. Trzecie miejsce. Zmienił się konkurs, zmieniła się skoczeń, zmieniła się stawka, ale znów Amerykanie jest na trzecim miejscu. Czwarty jest do szóste po serii pierwszej Japończycy odpuścili walkę o dodatkowe miejsce startowe, no bo do nie jest w pucharze kontynentalnym. Zresztą tam też te szanse były takie. No nie minimalne, ale jednak nie jakieś bardzo duże na to, żeby Nikaj zgarnął tą miejscówkę, więc jest tutaj też skakał bardzo przyzwoicie. Piąte miejsce Felix Trunc, jedenaste po serii pierwszej. Naprawdę super występ, bardzo dobry drugi skoki, można powiedzieć, że trochę takie objawienie. No i jestem ciekaw, bo trunc już rok temu był bardzo blisko punktów, zabrakło bardzo niewiele, a później poważna kontuzja i wrócił po pół roku. I gdyby nie to, może byłby jeszcze wyżej w hierarchii, jeżeli chodzi o skoki na czeski. a tak no to jako junior naprawdę bardzo dobrze się zaprezentował i być może jest to asób do tego, żeby wypchnął Amana ze składu na puchar świata. Chyba, że on miałby wypchnąć Imhofa, co patrząc po skokach Imhoffa w ostatnich dniach, jakoś bardzo zaskakujące by nie było, ale Trunc naprawdę skacze bardzo dobrze i jest to zaskoczenie. Bo tydzień temu podczas Pucharu Kontynentalnego w Trondheim on ani razu nie był w 30 i to nie o włos, tylko było raczej dość daleko od tych punktów, więc jest to zaskoczenie trochę tak jak Belszuk kiedy pierwszy zdobył punkty. Puchar kontynentalny poza 30, a w 30, jeżeli chodzi o Puchar Świata. Miejsce szóste, Marco Vergeter. Czwarty po serii pierwszej. Bardzo dobry występ, no ale nie najlepszy w karierze, bo rok temu podczas LGP w kurszewel szalał niesamowicie. Mam wrażenie, że on w końcu fazie lotu zbyt bardzo wychyla się do przodu i trochę traci przez to odległość. Siódme miejsce Keiichi To piąty po serii pierwszej. Dwa solidne skoki i zdecydowanie najlepszy, przepraszam, nie jest zdecydowanie najlepszy, bo jest do, ale spośród tej kady, która była w wiśle, no to jest zdecydowanie najlepszy z Japończyków. Ósme miejsce. Urlaub ósmy po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze. No, urlaub, jeżeli coś potrafi, to na pewno potrafi bardzo dobrze skakać na skoczniach normalnych względem tego, co na skoczniach dużych i nie wspominając nawet na obiektach na Ale właśnie na takiej małej skoczni, no to urlaub może pokazać pełne swoich możliwości. Miejsce dziewiąte. Simon Steiberger, siódmy po serii pierwszej. Austriacy nawet nie chcieli wysłać pełnego składu. Co mnie trochę dziwi, bo naprawdę tam miejsca jest za mało w tych kadrach. Jest miejsca za mało, jeżeli chodzi o puchar kontynentalny, Fiskap, a tutaj wy stawili tylko trzech zawodników, no bardzo mało. Powiedziałbym szczerze, że spodziewał się przynajmniej sześciu, już nie mówię, że siedmiu, ale chociaż sześciu Austriaków tutaj. Miejsce dziesiąte Instant, trzynasty po serii pierwszej. No średnio tutaj skakał Instant, zwłaszcza w pierwszej serii był wychylony do przodu przy lądowaniu i to było takie średnie podejście do lądowania, trochę dostał po notach. Jest liderem letniej Grand Prix, ale z drugiej strony jakby to powiedzieć, jest tendencja spadkowa zauważalna, jeżeli chodzi o sama, i to nawet pomimo słabszej stawki, która jest tutaj, więc jest to, mimo tego, że jest liderem, to jest to troszeczkę niepokojący sygnał odnośnie nich sama. Wiem, że to jest skocznia normalna w Rasznowie, a nie skocznia duża, ale jednak jest to pewien znak zapytania, jeżeli chodzi o nich sama, ta tendencja spadkowa. Polacy, 14 Juroszek, 9 po serii pierwszej występy takie powiedziałbym w miarę w porządku, chociaż wielu się spodziewało, że będzie cała czwórka w czołowej dziesiątce, więc pewnie juroszek wolny kot jest poniżej możliwości zaakceptowania, tak to nazwijmy, ale Juroszek, zwłaszcza w drugiej serii wydaje mi się, że troszeczkę ten narty młodbiły za progiem i przez to troszeczkę stracił wysoką tą chociaż on akurat leci bardzo wysoko, zwłaszcza w pierwszym skoku, tak to wyglądało, 15, wolny 20 po serii pierwszej, bardzo fajny drugi skok, no ale to jest tylko 15 pozycja, 19 kot, 21 po serii pierwszej, no w pierwszej serii go wykręciła a w drugiej to go bardzo wykręciło, nawet jak realizator dał powtórkę, to było widać, że naprawdę bardzo wykręciło go Ta i ten skok, mimo, że w miarę długi, no to technicznie tam było dużo do poprawy, Norwegowie 13, Langmo, 10 po serii pierwszej najlepszy występ w karierze, 20 28. jest Nielsen, Inge Brixvold, 25. po serii pierwszej, najlepszy z w kraju, że de facto debiut i Wermere, miejsce 30. Świeżutka miejscówka, jeżeli chodzi o prawo startu w Pucharze Świata, dopiero co zdobyte, od razu wykorzystany 27. po serii pierwszej, dyskwalifikacja niestety, realizator nie ma możliwości, żeby udostępnić, Całą transmisję, więc nie było szans na odwinięcie taśmy, żeby zobaczyć, jak daleko byłby Marek, gdyby miał zaliczony drugi skok. 39. miejsce: Benjamin, przepraszam, Fabian Estfold, debiut jeżeli chodzi o zawody najwyższej rangi. Jeżeli chodzi o Japończyków 20 na 21 po serii pierwszej no występ średni, jeżeli chodzi o Japończyków, to nawet te występy Nikajdo nie przekonują, bo rok temu Nikajdo był jeszcze mocniejszy, a tak no to trzeba czekać na Ryoyu, powiedzmy sobie szczerze no ewentualnie Cage jeszcze daje jakiś tam powiedziałbym nadzieję na pozytywny wynik. 21 rzut 26 po serii pierwszej, ten skok z drugiej serii to chyba najlepszy jaki oddał w trakcie tego lata, tak się wydaje. 23 miejsce Sakutaro Kubeshi 28 po serii pierwszej, no występ Troszeczkę poniżej oczekiwań. Szwajcarz 24, Amon 23 po serii pierwszej. Wydawało się, że będzie trochę bliżej Trunca, no ale Trunc dzisiaj naprawdę świetnie się spisał. 32, Imhof, no. Też mam wrażenie, że trochę zbyt agresywnie kładzie się Donald w ostatniej fazie lotu, tak mi się wydaje. I troszkę też tutaj traci, traci na odległości Imhoff i ogólnie Imhof tego lata prezentuje się dużo słabiej niż rok temu. I 34. Juli, Kessel najlepszy występ w karierze. Reszta świata, 11. Ari Repelé, 18. Po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze. Ogólnie Francuzi bardzo dobrze się zaprezentowali, zresztą ogólnie dzień dla Francuzów bardzo, bardzo udany. 12. Enzo i 12. Po serii pierwszej, też najlepszy występ w karierze. 16. Jules 14. po serii pierwszej, debiut w letniej Grand Prix. Oczywiście chodzi tutaj o debiut zawodach głównych, bo już raz odpadł w kwalifikacjach. 17. Marusiak, 17. po serii pierwszej. 18. Dekerdin, 19. po serii pierwszej. Występ przyzwoity, przeniesienie tego, co prezentował w Trondheim. Jeżeli chodzi jeszcze o Marusiaka, no to spodziewałem się, że będzie gorzej, jeżeli chodzi o niego, ale ostatecznie występ przyzwoity. 22. Daniel Andrei Kaczyna, 24. po serii pierwszej. Najlepszy występ w historii rumuńskich skoków. Jeżeli chodzi oczywiście o mecki skoki, a nie o Daniela Haralambie. 24. Daniel Wasiliew, wyraźny spadek w drugiej serii z 15. pozycji. 26. Palosary najlepszy występ w karierze. Pierwszy skok naprawdę zaskakująco wręcz dobra, drugi no troszeczkę słabszy i wyraźna strata, jeżeli chodzi o pozycję w drugiej serii. 27. Jason Kolbi, 30. po serii pierwszej, w końcu udało się Kolbiemu zdobyć te. Punkty ogólnie też dla Amerykanów bardzo udane, dzień 29, Bedi 29, pozostali pierwszy, no pierwszy skok w porządku, a ten drugi być może przez Wanki, być może też przez samego Bedira, no to był bardzo krótki, 31 alto skok, dość długi, ale bardzo dużo odjętych punktów za wiatr. 33. Miejsce Ipcolo. No, on technicznie od Bedira odstaje. Jeżeli chodzi o odległości, to Ipcolo często wypada lepiej, ale jeżeli chodzi o styl, to zazwyczaj Bedri prezentuje lepszy poziom i lepiej technicznie wyglądają te skoki. 35. Walto. Najwyższa pozycja w zawodach letnich Grand Prix 36 Kańczynko, 37 Mizernych, no to występ poniżej oczekiwań. 38 Nazarenko, nawet prędkościami najazdowymi dzisiaj nie odstawał. Znaczy, jeżeli chodzi o skok konkursowy, bo akurat w próbnej, no to odstawał. Ale tutaj no, Nazarenko wygląda dużo, dużo lepiej, też jeżeli chodzi o prędkość najazdową. Najlepszy występ w karierze: 39. Miejsce Kampreger, w ogóle nawet puścił lądowanie i skok był, no, całkowicie nieudany. 41 Pawo na endebił w zawodach najwyższej rangi, ale patrząc na jego technikę, no to raczej będzie. Gdzieś lepiej sprawdzał na skoczniach dużych. 42. minę Aleksandru Szpulber. No i do tego jeszcze konkurs pucharu kontynentalnego w Sztams. Wygrywa Eigner. drugi, Valentin Fuber, który dzisiaj skakał bardzo dobrze. trzeci Luka Roth. 4. Fredrik Wilmusztat. 5. Markus Miller, 6. Jonas Schuster. 7. Markus Eisenbichler. 8. Julian Smith. 9. strand i 10. Anders Hores Ciekawostek. 14. Daniel Huber. Zaledwie 14. 15. Stękała. 19. Kos. Jedyny Słoweniec, jeżeli chodzi o czołową. 30. Bo mogę. Dostał dyskwalifikację rzęs. Jeżeli chodzi o to. Komu nie wychodzi w pucharze kontynentalnym, no to Słoweńcom nie idzie jeszcze bardziej niż Polakom, tym bardziej, że tutaj jednak co do kosa mogły być bardzo duże oczekiwania, a w tym momencie no tych oczekiwań praktycznie nie ma. 22. Amilkiewicz, występ przyzwoity. 24. miejsce też występ bardzo przyzwoity. Kolejna ciekawostka, 21 Manuel Fetner, więc tutaj. Ci dwaj doświadczeni Austriacy się no, mocno dość nie popisali, zwłaszcza że wielu młodszych kolegów było od nich znacznie wyżej. 31 pilk powiedzmy, że ujdzie 37 Joniak, no już trochę mniej. 40 miejsce Habdas, no Habdas tutaj skacze słabo i 41 Byrski, no tym razem dużo zabrakło do punktów pucharu kontynentalnego. I teraz przechodzę do rywalizacji pań. Konkurs kobiet w Frasnowie wygrywa Lara Maziner z potężną przewagą 16,1 punktu nad Aniką. Zejw ogólnie Maldziner skakała dzisiaj świetnie i jakby zwycięstwo nie budzące jakichkolwiek wątpliwości drugie miejsce Anika Ziew czyli Dublet Włoszek trzecie miejsce po serii pierwszej najlepszy występ w karierze podobnie jak Larry Malziner trzecie miejsce Nozomi Maruyama czwarta po serii pierwszej czwarta Ercar siódma po serii pierwszej debiut w zawodach letni Grand Prix piąte miejsce Heidi Dyre Traserut. ósma po serii pierwszej najlepszy występ w karierze szóste miejsce Lilu Zepci szósta po serii pierwszej najlepszy występ w karierze siódma Emma Klinec ósma Kurumi Ichinoe która swoją drogą dwa razy za mocno w lewo się odbiła i była skrzywiona w dwóch skokach, ale i tak ta pozycja jest całkiem niezła, nawet bardzo dobra bym powiedział jak na te skoki. 9 miejsce, Nika Preutz zaledwie 9 miejsce, bo w próbnych i ogólnie w seriach nieocenionych no to Nika skakała bardzo dobrze, a tak no to zaledwie 9 miejsce i 10 miejsce Page Jones, najlepszy występ w karierze. Jeszcze warto dodać, że na 11 miejscu jest Kiliu, 13 po serii pierwszej, upadek w pierwszej serii i gdyby nie ten upadek, który był spowodowany tym, że była za bardzo do przodu wychylona przy lądowaniu, jeszcze ją zrolowało, na szczęście nic jej się nie stało i wystąpiła w drugiej serii, no to byłaby w okolicach czwartego, trzeciego miejsca, w zależności jakie by noty dostała, więc ona naprawdę też dobrze skakała dziś wcześniej, dwa treningi wygrała i dzisiaj też się dobrze prezentowała, ale zabrakło do tego, żeby było podium, bo tak naprawdę podium w jej zasięgu jest i jutro równie dobrze może stać na tym podium. Na dwunastym miejscu Martina Ambrozi, dziewiąta po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze swoją drogą, Włoszkom bardzo dobrze poszło, więc Harald Rodlauer być może nie jest całkowicie nieudolnym trenerem, który miał farta z Austriaczkami, tylko bo po prostu w Polsce mu nie wyszło. Trzynaste miejsce Josie Johnson, 11 po serii pierwszej, najlepszy występ w karierze. Szesnaste miejsce Anna Twardowiczu, druga po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze. Ten drugi skok naprawdę bardzo fajnie wyglądał. Te narty nie odbiły jej za progiem i naprawdę wysoko znalazła się na polutą. To był bardzo fajny skok. 22 miejsce Pola Bełtowska, 18 po serii pierwszej. Najlepszy występ w karierze. Ogólnie na początku nie szło jej na tej skoczni To wciąż nie są takie występy jak miały miejsce podczas letniego pucharu interkontynentalnego w Trondheim, ale występ przyzwoity. 23 miejsce Shiyu Zhou, 30 po serii pierwszej. Pierwsze punkty w LGP. 24. Po pierwszej i po drugiej serii Yang Yao Wang wyrówna najlepszy wynik w karierze. 25. miejsce Martina Zanicer 17. Po serii pierwszej najlepszy występ w karierze. 26. miejsce Samantha Matsuga 23. Po serii pierwszej najlepszy występ w karierze. 30. Yang Ning Wang 29. Po serii pierwszej debiut w zawodach letniego Grand Prix. 32. Żanna Chluchowa debiut w zawodach najwyższej rangi. 33. Jerika Jeszenko debiut w zawodach letniego Grand Prix. Spolek 29, Natalia Słowi 28 po serii pierwszej i zaledwie 31 Nicole Konderla. No w seriach nieocenianych wyglądało to lepiej, w prologu wyglądało to lepiej, a w konkursie głównym przy tej obsadzie nie ma nawet czołowej 30. -ki. No występ poniżej oczekiwań. W pucharze interkontynentalnym wygrywa Josefin Panie, drugie miejsce Agnes Reich, miejsce trzecie Megan Watzak, miejsce czwarte Sina Arnett. Piąta Karolina Indraczkowa, szósta Majki Tyrala, nowe prawo startów w Pucharze Świata, siódma Maja Kowacic, też nowe prawo startów w Pucharze Świata. Miejsce ósme Nora Mitsunstadt, miejsce dziewiąte Klara Ulrichowa i miejsce dziesiąte Aneszka Indraczkowa. Do tego jeszcze Tinkara Komar na 15. miejscu z odnowionym prawem startów w Pucharze Świata. Troszeczkę przyhamowała kariera Tinkary Komar, która już kilka lat temu nawet startowała w kwalifikacjach w Pucharze Świata, a teraz... No jednak jest troszeczkę poza tym głównym nurtem tak nazwijmy jeżeli chodzi o słoweńskie juniorki. To tyle do usłyszenia.